Udało nam się dotrzeć na południowy wschód Turcji, podal granicy z Syrią, które tereny tu zostały bardzo dotknięte przez ostatnie trzęsienie ziemi. Za moimi plecami jest zniszczony budynek, ludzie nie mają schronienia. Wiemy, że najbardziej potrzebne są schronienia, które pomogą ludziom przetrwać zimne dni i zimne noce. Wiemy, że bardzo ważna jest pomoc humanitarna i pomoc medyczna. Wiele jest miejsc, do których w ogóle nie dotarła jeszcze pomoc. Są to głównie obszary górskie oraz obszary poza miastem. Staramy się tam dostarczyć pomoc humanitarną. Pomóc można wpłatami. Pieniądze z tych wpłat zostaną wykorzystane na zakup najpotrzebniejszych rzeczy. Między innymi właśnie domów modułowych i innego schronienia dla ludzi, którzy potrzebują tutaj przetrwać te zimne noce, zimne dni.